zaczyna być coraz gorzej, a trwa to już zbyt długo. Cześć i dzień dobry w piątek. Zaczyna nam się zima. Jest teraz minus 1 czy minus 2 stopnie. W tej chwili, jak to nagrywam, minus 1 o 9:30 rano. Nawet zaczął padać śnieg, co prawda teraz go nie będzie widać, albo może już przestał, ale przed chwilą widać było takie pojedyncze, drobne, malutkie, białe płatki. Także rychło w czas. No, w sumie jakby nie patrzeć, mamy już drugą połowę listopada, więc nie ma się co dziwić, że zaczyna się taki zimowy klimat. Także tyle. Ja wskakuję teraz na kola z zarządem. Musimy sobie przedyskutować kilka istotnych spraw. Później mamy spotkanie strategiczne, a później mamy do załatwienia jeszcze kilka prywatnych spotkań, w tym między innymi w końcu wizytę u fizjo z tym nadgarstkiem, bo już zaczyna być coraz gorzej, a trwa to już zbyt długo. Patrzcie na to. Bum. I nowa fryzura jest. Zbieram się właśnie do fizjo, żeby, mam nadzieję, przynajmniej zacząć naprawiać ten nadgarstek. I kurczę, no, zaczyna być już zimno. Jeszcze jestem na letnich, ale w przyszłym tygodniu już wymieniam na zimówki, także mam nadzieję, że nie przyjdą jakieś takie totalne mrozy. Natomiast już czuję, że będzie potrzebna zimowa czapka, bo teraz jak się ostrzygłem, to już zaczyna mi być naprawdę chłodno w uszy i głowę. Także tak, kurtka zimowa już zawita prawdopodobnie do końca zimy. Jestem po pierwszej sesji z fizjo i no trochę bolało, ale z drugiej strony musi boleć, no bo ostatecznie jakby nie patrzeć, tam cały czas jest stan zapalny i też te ścięgna są zbite, także trzeba je teraz porozbijać. Teoretycznie jest to do naprawienia i mój fizjo powiedział, że da się to zrobić bez operacji, ponieważ taka była też jedna z diagnoz specjalisty, że w najgorszym wypadku trzeba będzie to ciąć. Okazuje się, że to musiał być już bardzo hardkorowy przypadek, a mój raczej na taki nie wygląda, także super, zapowiada się na to, że uda się to naprawić. Minus jest tylko taki, że będzie to trwało długo i nie wiadomo jak długo, zobaczymy od tego, jakie będą efekty pracy. Pracy zarówno podczas sesji fizjo, jak i podczas pracy własnej. Gdzieś tam dostałem różne ćwiczenia do wykonywania, także mam nadzieję, że uda się ten temat w przeciągu najbliższych kilkunastu tygodni już rozwiązać, naprawić i zapomnieć o jakichkolwiek problemach właśnie z tym stawem w nadgarstku. Ostatnio dużo się dzieje u mnie w życiu, jeśli chodzi właśnie o to, co i jak robimy w firmie, ale również prywatnie, no bo właśnie odbiór mieszkania, teraz jego wykańczanie, w międzyczasie zmiana samochodu, przez ostatnie 2,5 roku też prowadzenie firmy i wychowywanie dziecka jednocześnie, ponieważ on nie poszedł do żłobka i wiele innych zdarzeń, mniej lub bardziej istotnych, mniej lub bardziej trwałych w skutkach, ponieważ a to, nie wiem, przebiegłem półmaraton w marcu tego roku, a to wracałem na crossfit kilkukrotnie bez skutku. Byłem kilka razy w górach, na wielu różnych eventach, poznałem całe mnóstwo różnych wartościowych osób, no trochę się dzieje i ostatnio do mnie dotarło, że tak naprawdę poza takim głównym zamysłem, jaki miałem na tworzenie tego kanału, czyli de facto przekazywanie pewnych treści biznesowych dookoła biznesu związanych z prowadzeniem firmy, z rozwijaniem firmy, ale też z pewnymi trudami, jakie mogą się pojawiać, to taką główną wartością, którą daje mi vlogowanie i prowadzenie właśnie tego swojego kanału na YouTubie, jest również po prostu dokumentowanie mojego życia. Dotychczas wydawało mi się, że jest to taki raczej słaby powód. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem blogów. Jak pamiętam, tam nie wiem, blogi powstawały 15 lat temu, czy tam kiedy to było, i ludzie potrafili pisać o tym, co zjedli, co robili danego dnia. Zawsze mi się wydawało to strasznie głupie. Nigdy tego nie rozumiałem, aczkolwiek też blogowałem swego czasu. Pierwszego bloga założyłem bodajże w 2007 albo 2006 roku. Natomiast to były blogi tematyczne. Na początku były to blogi techniczne, jeden dotyczył SQL-a, baz danych, inny dotyczył jakichś tam skryptów baszowych. Później poszedłem w fotografię, później w jakieś już takie bardziej dookoła tego, czym zajmowałem się zawodowo. I jakby blogowanie nigdy nie było dla mnie
niczym dziwnym, natomiast nigdy nie rozumiałem tego takiego ujawniania swoich prywatnych działań z życia prywatnego i chwalenia się tym, co się robi na co dzień. Dzisiaj patrzę na to z trochę innej perspektywy. Po pierwsze, forma wideo jest jednak zupełnie czymś innym niż tekst pisany. Po drugie, mimo wszystko ja tutaj nie referuję całego swojego dnia. Są to różnego rodzaju wycinki, które uważam, że są w miarę istotne albo po prostu którymi chcę się z wami podzielić i nie zawsze one wnoszą jakąś wartość, ale jednocześnie robię to dla siebie też po to, żeby mieć takie miejsce, do którego mogę wrócić i kiedyś sobie te filmy jeszcze raz obejrzeć. Nie ukrywam, że raz na jakiś czas robię właśnie sobie takie tournée po kanale i sobie oglądam jakieś odcinki na przykład z początku tego roku, żeby też zobaczyć z jednej strony pewien progres, jeśli chodzi o flow wypowiedzi, o to w jaki sposób w ogóle nagrywam te vlogi, w jaki sposób je montuję, w jaki sposób po prostu wyrażam swoje myśli, ale z drugiej strony też, żeby sobie po prostu przypomnieć o pewnych zdarzeniach, o których wspominałem miesiące temu. To jest trochę na kształt takiego cyfrowego wideo pamiętnika. I wydaje mi się, że to jest naprawdę świetne jako narzędzie, żeby właśnie mieć poza merytoryką, poza jakąś wartością, która jest dla was jako widzów, jako odbiorców tych treści, to również właśnie jako coś dla mnie, jako twórcy, do czego mogę w każdej chwili wrócić i sobie właśnie zrobić taką retrospekcję i pomyśleć, kurczę, kiedyś te miałem problemy, nie to co teraz. Albo w drugą stronę po prostu, gdzie mogę przypomnieć sobie o różnych fajnych, pozytywnych zdarzeniach, o tym, co robiłem, jak myślałem na pewne tematy, co się wydarzało po prostu w moim życiu we wcześniejszych miesiącach, no bo jeszcze trudno tutaj mówić o latach w sytuacji, kiedy ten vlog jeszcze nie ma roku. I myślę, że to jest naprawdę coś bardzo wartościowego, ciekawego i to jest taka wartość, z której sobie wcześniej tak mocno nie zdawałem sprawy. Teraz zaczęło to do mnie docierać i myślę, że to też jest jeden z takich powodów, dla których tak łatwo zacząłem wchodzić w ten format i decydować się na to, żeby ujawniać stosunkowo dużo różnych rzeczy, też takich właśnie z życia prywatnego, bo gdybym miał się trzymać tylko i wyłącznie aspektów zawodowych, gdybym miał opowiadać tylko i wyłącznie o samej pracy, to miałbym też pewną trudność związaną z tym, żeby każdego dnia rozkminić jakiś sensowny temat, no bo nie ukrywam, że też nie mogę o wszystkim mówić, nie mogę być tutaj transparentny na 100% i zdradzać wszystkie absolutnie szczegóły, detale i problemy, z jakimi się borykamy zawodowo. Myślę, że nie ma takiej firmy, która byłaby aż tak transparentna. Natomiast właśnie wplatanie tych różnych takich prywatnych zdarzeń, przemyśleń, jakichś sytuacji, spotkań tutaj też bardzo dużo ułatwia. No i znów jest bardzo fajną formą takiego pamiętnika, do którego zawsze mogę wrócić, przypomnieć sobie jakieś zdarzenie, przypomnieć sobie jakichś ludzi, to co się wtedy działo, jakiś dany dzień. To jest naprawdę super. Także jeżeli zastanawialiście się, czy warto wejść w YouTube'a, czy jakiekolwiek inne formy wideo, bo to nie muszą być formy YouTube'owe, to mogą być jeszcze jakieś krótsze, jakieś shortsy, reelsy i tym podobne, TikToki, to wydaje mi się, że warto. Warto chociażby dla siebie, nawet jeżeli zaniechacie tych nagrań i stwierdzicie, że jednak tego nie czujecie, że nie wiem, to nie ma sensu, wymaga za dużo czasu, nie ma takiego zaangażowania i tylu odbiorców, ile żeście sobie planowali, czy ile byście chcieli mieć, to warto nawet spróbować po to, żeby przekonać się na własnej skórze, a jednocześnie, żeby mieć możliwość powrócenia właśnie do takich treści i pomyślenia, że kurczę, fajne to jest. Albo wręcz przeciwnie, pomyślenia, o Jezu, co ja gadałem za głupoty, to jest po prostu jakaś tragedia. Kiedyś, nie pamiętam teraz jak ten gość się nazywa, ale CEO LinkedIna powiedział coś takiego, że jeżeli nie wstydzisz się swojej pierwszej wersji produktu, to oznacza, że za późno wypuściłeś się na rynek. I tutaj myślę, że panuje trochę podobna zasada. Nie ma co czekać na to, że te nagrania muszą być super perfekcyjne, trzeba mieć super warsztat, trzeba mieć super dykcję, jakieś kursy oratorskie, kursy, nie wiem, edycji, montażu i tak dalej. Szkoda po prostu na to czasu, moim zdaniem. Jeżeli oczywiście nie robimy tego w pełni profesjonalnie, nie bierzemy za to jakichś pieniędzy i tak dalej. Jeżeli robimy to dla własnej zajawki, pasji i chęci podzielenia się ze światem swoimi jakimiś przemyśleniami, jakąś wartością, to myślę, że przede wszystkim warto zacząć i to usprawniać, niż czekać, aż będziemy mieli super doskonałe środowisko ku temu, żeby wykonać ten pierwszy krok. Także takie przemyślenie przy piątku i tyle. Dzięki, do usłyszenia jutro i dzięki za twój czas.
Hej.